No i mamy rozdział 19. Oblężenie. O, i nową broń mamy, kuszę. Pierwszy raz. Możemy się w Uncharted kuszą pobawić. To mamy 3 skarby do zdobycia. Wracaj do środka! Do środka! I przy okazji chronimy wioskę. No, kusza jest jednostrzałowa, więc fajnie. O, akurat zrobił unik. Dobra. O. Dobra, nie tak fajnie. Co ty mi tak szybko życie ściągnąłeś? W sumie ci mieszkańcy tutaj mi przeszkadzają bardziej niż pomagają. O-o. Zaskoczył mnie. No to jeszcze raz. Tutaj kuszą dostaniesz. Najpierw. Dobra. Jeszcze jeden idzie. Okej. Okay. No i teraz gdzie ten? Kto mnie widzi? Kto tutaj krzyczy? Dobra, jest. Nie wiem, czy ta kurza mu coś zrobi w ogóle. Nie bardzo. Czemu to żadnej lepszej broni nie zostawiliście? Kusza, kusza, kusza. Co z prawdziwą spluwą? A, oni sobie poradzili. No dobra. O, pistol to jest. Strzelba. Kto mnie znowu widzi? No, miałeś się ukryć. Czemu? Czemu źle zrozumiałeś to, co ci miałem do powiedzenia? No i mój pistolet przepadł. Przynajmniej strzelba. Dobra. No i mnie szturchnął i znowu nie wyszło. Dobra. A, jest tutaj dalej. Jeszcze jeden. Dobra, już bez kasku. Wypuścił granat, no i dobrze. Co, tu mamy AK? Dobra, bierzemy, bo kuszy już mało. Tego jakoś nie da się zebrać chyba. Kusza, kusza. No, spadajcie stąd. Po co tu przyjechaliście? Ludzi nękać. No, dużo ich tu jest. Tutaj jakiś z karabinem maszynowym lata. No, jeszcze nie padłeś? Akurat ze strzelbą musiał przyjść. O, wytrącili mu granat z ręki. O, idzie kolejny. Tutaj. Granat!
wrogów jak zwykle, jak króliku. Oczywiście ten z karabinem najgorszy. Widzę, że znowu idą tam. A, skąd wie, że nie mam amunicji? Tylko w jednej broni. O, tam jest ich jeszcze więcej. Dobra, jak załatwić tego maszynowego? Może zejdziemy go od boku? Nie za szybko. Mogę. Mogę się ukrywać, ile chcę. Dobra. No i tu dostaniesz granat. Proszę bardzo, już nie ma strzelania. Ty nawet tam nie podchodź. No, teraz ja się pobawię. Czemu za tą osłoną mnie tak trafiacie? No gdzie? Zatem to powinniśmy być tak kryci. No, nie wierzę w to. Ja to takiego wroga nie trafię. Karabiny. Od drugiej strony oni oczywiście muszą bez problemu dać radę. O, ale jest jakaś inna faza tej walki. Chyba. Co za wślizg zrobił? O nie! A wy co? Nie no. No. Wow. Przeżyliśmy. No, za to nasz tybetański sprzymierzeniec, nie? Nie wiem, brać to znowu, czy muszę nie ryzykować. Ze wszystkich stron tu podchodzą. Jeszcze skąd? No nie. Dobra, ostatnia próba. W sensie, jak jest, jeśli to nie jest ostatnia próba, to już, nie wiem, potnę chyba. No, nie mam nawet wysokiego poziomu trudności, a oni tutaj jacyś tacy silni. Dobra. Dobra, inną broń mamy. Też dobrze. O! Dobra, nie będę teraz tak szarżował, ale mamy deserta. Było spokojnie i nie mogę uciec. Spokojnie też. Ale zacznijmy i tak od tego karabinu szturmowego. Bo tutaj nie chcę słyszeć tego nawalania. No właśnie. Spadać! Nie. A możemy tu jeszcze rzucać te butelki. Nie wychylać się! Butelki z propanu. No chodź tu. Uwaga! Nie granat. Tamten koleś miał przejść. No jak tutaj nagle granata dostaje.
O, ale ten nasz sojusznik też może przejąć karabin maszynowy. No, tego chyba nie wiedziałem. Widzę, że kończy się nam broń. Może się cofniemy tym razem. Inna strategia. Idziemy tędy. Skoro mamy przyjęty ten karabin, to możemy iść w sumie tą stroną. No, chcę w jego miejsce stanąć. Nie mogę nawet. No, jeszcze jeden. O, nagle się wyroili nowi. Czekam na tego opancerzonego. Na pewno się w końcu pojawi. No. Dobra. Gdzie on jest? Nie wierzę, że tutaj go nie ma. Dobra, trochę amunicji. I z tego, co mi się wydaje, to może gdzieś tutaj być skarb. Mam nadzieję, że go nie pominąłem. Jak tam wyjść na górę? Nie da się? Musi się dać. Jak oni tam wchodzili. No. A, jest. Bursztynowy koralik w kształcie czaszki. No, uroczy. Dobra, może weźmiemy tę broń. Tutaj jest też RPG, ale już chyba nie wiem, czy jest na kogo używać. Dobra, idziemy naprzód. Niepokoi mnie, że nie spotkaliśmy tego. No. No, ktoś krzyczał. Aha. Tędy nie przejdziemy. O, świetnie. Nie, 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 nie. Ale jesteśmy kawałek dalej. Dobra. Oni to wszyscy są w lepszym położeniu niż my. Dobra. O, tam jest koleś z tą bazuką całą. On jeszcze nie strzelał. Dobra. A, też można wziąć tę bazukę, ale ona ma tylko no, mało amunicji. Trzeba być celnym. Celniejszym niż bym był raczej. A to nie będzie jeszcze... O, wiedziałem, że jeszcze coś tutaj zostawiłem. No i gdzieś tu nas Tenzin woła. O! No tak. Ty dostaniesz tutaj z pionkę. Tutaj... Nie, tutaj jeszcze nic nie kojarzę. O, ale teraz chyba będzie kolejny skarb do zdobycia. O nie! On miał strzelbę! A chciałem... Chciałem mu tutaj z tego też wręcz go pokonać. Ale mi nie pozwolił. Leci granat! Oj, znowu. Jungedo! Byście dali sobie spokój z tymi granatami. Świetnie. Możemy to wziąć. Nie, 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 nie. Uff, zmarzyłem.
myślałem, że znowu mnie załatwi. Do góry. No i teraz gdzieś tutaj jest skarb, tylko nie pamiętam gdzie dokładnie. Trzeba się porozglądać. Wydaje mi się, że gdzieś na dole. Tak, tutaj? Nie, to był granat. Okej. O, tu jest. A, to się przyda. Nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest potężne, ale się z tym bardzo wolno chodzi. No i nie można się z tym ukrywać nawet. Ty to przeładujesz jakoś? A nie, tego się nie przeładowuje. No także raczej nie polecam tej broni. Zaraz ją odłożę. Chyba, że kogoś tu jeszcze zobaczę. Wcale się nie ukrywam nigdzie. Sobie wymyślacie. Ale za to skarb się przed nami ukrywa. No gdzie on był? No nie sądzę. A chyba w tej drugiej chatce był. Coś tak mi się zdaje. Jest M4? Nie, to chyba jednak nie tu. Oj, źle zapamiętałem. I teraz będzie problem. Oni ciągle strzelają jeszcze. Dobra. Nie! Ten ma taką trochę upierdliwą broń. Tego hamera całego ma. Jeszcze inni oczywiście trafiają. No dawaj się! O! Przeżyłem to? Dziwne. Dobra. Tu nie ma żadnej osłony. Dobra, trafiłem go, ale chyba nie wystarczyło. Jeszcze? O, nareszcie. Kto to powiedział? Pokaż się. No ten to normalnie miał super okazję mnie załatwić, ale nie skorzystał. Gdzie tamten? O, widzę cię, widzę. No. Wychyl się jeszcze raz. Czy ty strzelasz w ścianę tam? Chwila, ja to muszę się rozejrzeć, bo jestem pewien, że gdzieś tutaj, na tym piętrze był ten... O! Gdzieś na tym piętrze był ten skarb. Jak tam zejdę niżej po kolejny w sumie skarb, to chyba przypadnie nam możliwość zebrania tego, co tu jest. No, ale nie widzę go. Chociaż nie przepadnie. Tylko, że no... O, tu jest skarb. Tokczak w kształcie dzwonka. Okej. Tylko, że... Gdzie był ten poprzedni? Hmm.
tutaj zerknę. O, tu jest granat, też fajnie. A nie, już mam pełno. Dobra, ja chyba zrobię cięcie, bo zapomniałem, gdzie jest ten skarb. Drugi. No i w sumie przerwałem, a byłem już tuż obok tego skarbu. To jest tutaj, przy tej takiej powiedzmy jakiejś powiedzmy mini kapliczce. O. I mamy starożytny gał. Cokolwiek to jest. Gał, mamy starożytny gał, jakieś okrągłe pudełko. Proszę bardzo. No i teraz mogę spokojnie iść dalej. No, wszystkie skarby zebrane. Przeciwnicy pokonani. Możemy pobawić się tym granatnikiem w sumie. Co nam tu zostawił koleś. No i możemy w sumie wziąć więcej amunicji. Do niego. Bo tutaj był przecież. Ale mnie nagle zaskoczyli. Gdzie jeszcze jesteś? Dobra. O, starczą jeszcze koleś. No, na niego to dwa były potrzebne. Ale se pułapkę zrobili. A, i tędy idziemy. No już idę, idę. Bema! Zhang Xian, ale kiesz. Co? Ale kiesz, Zhang Xian, ale kiesz. Szefer, biegaj. Jasna cholera. Kup mordę. Skacz! Skacz!